internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Znaczy, ja ten tor testowałem już wcześniej, bo byłem tu już dwukrotnie przed tymi mistrzostwami Polski. No jeżeli chodzi o dzisiejsze warunki, to jest trochę mokro, tor jest lekko miękki, ale myślę, że pogoda jest niezła, więc będzie podsychał. Zawodnicy wszystko rozjeżdżają, więc myślę, że do startu już będzie ok. Jazda indywidualna na czas, czyli wiadomo, każdy będzie chciał wykręcić jak najlepszy czas. I później te czasy będą decydowały o zajmowanych miejscach. No myślę, że jeżeli chodzi o elitę, to będzie coś koło 40 sekund, a jeżeli chodzi o łączną długość, to nawet szczerze powiem panu, że nie znam, myślę, że około 150 metrów, bo myślę, że 300 metrów. To znaczy, ten tor nie jest zły, tylko że on jest troszkę za wąski na 8 osób, bo żeby zawody takie ogólnoświatowe się mogły rozgrywać, to musi mieścić się 8 zawodników na starcie. Tu jest troszkę za ciasno, troszkę za wąsko, ale tak poza tym, jeżeli chodzi o samą konfigurację, to jest całkiem blisko. O, ilu zawodników? No ciężko mi powiedzieć. Myślę, że może będzie coś koło 50 z racji tego, że ta dyscyplina w Polsce się ciągle rozwija, ciągle zbyt wolno. Chcielibyśmy, żeby to szybciej się rozwinęło, żeby było szkolenie młodzieży, żeby coraz więcej torów powstawało. No niestety idzie to wszystko opornie, ale na szczęście do przodu. No i jeżeli chodzi o grupy tutaj wiekowe, no to na pewno będzie junior, elita, to takie dwie liczące się grupy i mam nadzieję, że uda się tutaj w elicie zrobić grupę kobiet. No i poza tym młodzik, no i że tak powiem, zawody dzieci. To znaczy, jeżeli chodzi o zainteresowanie dzieci i młodzieży, no to jest olbrzymie, tylko jeżeli chodzi o zainteresowanie władz i ludzi, którzy powinni to pchać do przodu, to jest bardzo słabo, no poza panem Andrzejem Kramarczykiem, który, że tak powiem, jest lokomotywą tego wszystkiego, ciągnie i pcha sam osobiście ten sport do przodu. No to słabo idzie rozwój tego sportu w Polsce, powinniśmy być już dużo dalej z tego względu, że no ta dyscyplina jest już od dwóch olimpiad obecna na olimpiadzie, więc a my nadal, że tak powiem, stoimy w miejscu. Tak, no jakby nie było, to jest to jeden z czterech torów w Polsce, bo w tej chwili powstał już tor jeszcze w Nowej Soli, czyli będzie to czwarty tor do BMX Racing. Byłem trenerem kadry narodowej kolarzy trialowych, gdzie zdobyliśmy 33 medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Rafał jest trzykrotnym mistrzem świata. Nie ma drugiego takiego kolarza, który by w historii 100 lat polskiego kolarstwa miał 3 tęczowe koszulki. Wielu, wielu innych. Tomka Kramarczyka, Kaśkę Kramarczyk, to oni dowodziliśmy i ja to budowałem ten trial od początku. Teraz, kiedy jesteśmy spóźnieni w olimpijskiej dyscyplinie, jaką jest to wyścigi BMX, powierzono mi prowadzenie kadry narodowej w BMX-a. No i ruszyło to trochę, chociaż Mistrzostwa Polskie od 6 lat już się rozgrywały. Powstają tory. No ja tutaj jestem na indywidualnych mistrzostwach. Ja optowałem za tym. Ja tutaj byłem na otwarciu razem z Rafałem i z innymi tego toru. On ma pewne niedoróbki, ale jest fajny. Na swoje gabaryty jest dobrym torem. Myślę, dobra konfiguracja. Mistrz Polski z jazdy wspólnej, bo w 8 się jeździ, a tu jest indywidualnie. Wiem, że on jest lepszy nawet jak jest tor w Lublinie, także fajnie. Ja widziałem tutaj paru chłopców, jak żeśmy tutaj byli na testowaniu, byłem też tutaj swoją kadrą. Ja myślę, że to trzeba bardziej energicznie rozwinąć. No, ja nie mam toru w Wadowicach, ja tu przywiozłem 20 zawodników. Dzieci się do tego garną. Kiedy byłem w Belgii na finale Pucharu Europy, Mistrzostw Europy, 2200 osób startowało. Także to jest ogromna ilość. Poza tym tutaj jest co? Tu jest autentyczne wychowanie dzieci
przez sport, bo tutaj Międzynarodowa Unia Kolarska dopuszcza starty dzieci od 6 roku życia, podobnie jak trialu. To jest sport dzieci i młodzieży. Także że na to trzeba, poza tym no, święty spokój jest w cudzysłowie strażnikom miejskim, bo oni tutaj na tym torze jeżdżą. Nie ma jakichś wielkich prędkości, trzeba parę rowerów kupić, postawić instruktora, w szkołach to przedstawić i tutaj będzie zatrzęsienie ludzi, bo torze takim może jeździć pan, może jeździć pani, może jeździć starszy i młodszy. Tutaj jeździ 5-latek, ode mnie przyjechał taki Tomek, zobaczycie go pewnie, i zasuwa, i jeździ ktoś, kto jest starszy. Także to jest sport dla wszystkich, profesjonaliści przeskakują, a ci sobie po prostu jeżdżą po bulda. No jest dynamika, no, to jest jedna z bardziej widowiskowych dyscyplin kolarskich, drugą to jest jakby trial, nie? Bo to jest wszystko w małym miejscu, można sponsorów, można relację telewizyjną zrobić przy pomocy praktycznie nawet jednej kamery, jak ktoś chce. Nie potrzeba wielkiego terenu, nie trzeba ulic zamykać. Ja Cześćkowi współczuję, ten wyścig jedzie, 1000 banerów, 2000 balonów, przejechali, nie ma, ludzie klną, że nie mogą do pracy. No u nas nie ma dróg na tego typu, ale dobrze, że taka impreza jedna jest, ale nie można co chwilę robić wyścigów szosowych, bo nie wszyscy to dobrze przyjmują. Drogi są wąskie, nie ma ścieżek rowerowych, a tutaj jest po prostu, można sobie samochodem przyjechać. Ja tutaj duży ukłon w stronę samorządu, że coś takiego powstało, tak jak Rafał mówił przed chwilą. To jest któryś tor z Polski, cztery są w Polsce. Ten jest jedny z ładniejszych, trzeba tylko maszynę startową. Ja mogę doradzić jak chcę, bo tu różni są, co się znają, no trzeba po świecie jeździć, patrzeć co jest nowe, a nie szukać po omacku, że ktoś coś gdzieś, trzeba zrobić tak jak ma być. Ranga mistrzostw Polski, no to jest, ja mocno tutaj z doktorem Klinikiem, który jest przewodniczącym komisji BMX i downhillu i innych ekstremalnych konkurencji, aczkolwiek nie lubię słowa ekstremalne, bo nigdy nie dają tam mistrzostw Polski narodowych, gdzie jeszcze nie było żadnych zawodów, ale ja tutaj sercem jestem za tym torem, za tymi tutaj działaczami. Tu jest pan Jędrzejczyk, który jakby napędzał to wszystko, i pan burmistrz, i podjęli się tego robić. Ja to zafirmowałem jako klub Lotto Aquila, bo naszym sponsorem jest Lotto. Z tego możemy tu przyjeżdżać z tymi dziećmi. Ci starsi mają sponsora, ale te pieniądze przechodzą w moim klubie na tych małych, no i mogłem tutaj przywieźć młodych zawodnika, jak jest szansa na olimpiadę. Ci zawodnicy, którzy od 6 lat tu jeździli, już po 25, po 28, to 30-latkowie nie przyjechali, bo ich czas minął. To trzeba patrzeć na dzieci 14-12-letnie, to może na olimpiadzie to będzie następne. Znaczy tutaj widzę, że dzieci jeżdżą. Ja panu powiem, talent i praca to jest podstawa. No, dzisiaj są takie czasy, że również musi być zaangażowanie troszkę rodziców, bo to dziecko tu trzeba przywieźć, ale tutaj na pewno, co przy niej inni ludzie są w jaśle, jak są gdzieś tam we Francji czy w Hiszpanii. Amerykanie wprowadzili to do olimpiady, bo to jest to jakby sport bardzo popularny. Zresztą można zobaczyć do internetu, ile jest zawodów BMX. Jest więcej jak wyścigów szosowych. A Łotysz 2 razy był mistrzem olimpijskim. Jeździ najnowszą BMW-ką i się cieszy. A tamci po prostu się denerwują, że to nie Amerykanie. Łotysz ich leczy. Wszyscy Białorusini jeżdżą, Łotysze. Wszyscy wkoło, tylko w Polsce jakoś to opornie idzie. Ja rozumiem, że ja bym marzył. Zresztą próbuję w Małopolsce, bo kiedyś byłem w sejmiku. Teraz nie jestem ze względu na to, że czemu innemu się... Ale panią Barbarę Dziwisz, która jest przewodniczącą Komisji Sportu w Małopolsce, namawiam do tego, żeby powstał taki projekt budowania takich mniejszych torów. Bo żeby strzelać bramki, to niekoniecznie trzeba karne, to niekoniecznie trzeba mieć wojsko, wystarczy 11 i bramka i strzelamy. Powstają też takie mini tory, to jest pantrak. To może mieć 80 metrów koło, ja na takim trenuję i zobaczy pan, że ci moi zawodnicy tu będą dominować, chociaż nie mamy toru. Dobra, super. Fajne. Bardzo cieszę, że jasno zostało dostrzeżone za sprawą właśnie tej infrastruktury sportowej, bo jest niewiele dyscyplin, w których możemy się przebić akurat, jeżeli chodzi o... Szanowni Państwo, nadal zgłaszają się, proszę. Tego rodzaju urządzeniem sportowym czy infrastrukturą, która pozwala rozgrywać tutaj zawody o randze mistrzostw Polski, to dla nas bardzo ważne i bardzo nas to cieszy.
bardzo dobrze zauważył, że tutaj jeżeli szanowni chodzi o sport, to widzę kolejni zawodnicy się zapisują. Przypominam, jeżeli amatorów nadal mogą się zapisywać. Utalentowanych młodych ludzi, bo BMX to dyscyplina olimpijska, więc jest szansa, mając tutaj tor, wypromować tę dyscyplinę w takim stopniu i spopularyzować ją, żeby ci utalentowani tutaj trafili, a dalej to już wszystko jest w ich rękach. Mają gdzie trenować, teraz ważne, żeby byli dobrzy trenerzy i żeby ta dyscyplina tutaj w Jaśle trafiła na taki talent, który być może kiedyś będzie miał szansę zaistnieć na olimpiadzie. No to liczymy, a to jest oczywiście ogromnie długa droga. Na razie zaczynamy od popularyzacji tej imprezy i te mistrzostwa przede wszystkim temu służą. Mam nadzieję, że tor okaże się w ocenie zawodników takim torem, na który warto przyjeżdżać, trenować, a organizatorzy też będą przyjeżdżać do Jasła często z zawodami takiej rangi. We'll be right back.